Morał z tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki. Ten oryginalny tytuł nosi najnowsza płyta Lux Torpedy. Pomiędzy większościami tu czas ucieka nam, przysypują nas śmieci, to co ważne zostaje, reszta śmietnik. Mam bałaga, mam bałaga, powiem sobie, to mi przeszkadza. Mam bałaga, mam bałaga, wyrzucam śmieci, to mi pomaga. Przemierzasz je każdego dnia. Niektóre z nich są dla Ciebie szczególnie ważne. Czy wiesz, jakie skrywają tajemnice? Rozszyfruj nazwy ulic. Stwórz swój osobisty GPS historyczny. Nagraj film i weź udział w naszym konkursie. Wojtyła na podsłuchu to najnowsza książka Marka Lasoty, publicysty i dyrektora Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Zawiera nieznane homilie i wystąpienia Karola Wojtyły zarejestrowane przez funkcjonariuszy SB, w tym także oryginalne dokumenty pozyskane przez nich drogą operacyjną, czyli wykradzione z kurii krakowskiej. Wyłania się z nich obraz bezkompromisowej walki biskupa Wojtyły z komuną. 2014 to ostatni rok, w którym w kamienicy Szołajskich można obejrzeć wystawę Szuflada Szymborskiej. Jest ona rodzajem scenografii trójwymiarowego kolażu, w którym przedmioty należące do poetki i fotografie zostały połączone z cytatami z jej twórczości. Najciekawszym eksponatem jest zaprojektowana przez noblistkę komoda, która jest ukryta za drzwiami i można ją oglądać tylko przez wizjer.